Zdarzają się sytuacje, gdy dostępność w przestrzeni publicznej nie jest zapewniona. To często utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia codzienne funkcjonowanie osobom ze szczególnymi potrzebami. Można to zmienić. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. Należy go złożyć do podmiotu publicznego, od którego oczekujemy zapewnienia dostępności. Przygotowanie wniosku o zapewnienie dostępności jest proste. Powinien zawierać dane kontaktowe podmiotu objętego wnioskiem, dane kontaktowe wnioskodawcy, określenie bariery oraz interes faktyczny, jeśli nie wykazaliśmy go wcześniej, propozycję zapewnienia dostępności, jeśli chcemy konkretnego rozwiązania. We wniosku należy wskazać też sposób kontaktu. Podmiot publiczny, do którego trafił wniosek o zapewnienie dostępności, ma 14 dni na jego realizację. Jeżeli zapewnienie dostępności w tym terminie nie jest możliwe, podmiot musi powiadomić wnioskodawcę o przyczynach i wskazać nowy termin, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące. Podmiot publiczny ma obowiązek zapewnić dostępność. Może odmówić tylko, jeżeli jest to niemożliwe albo bardzo trudne do zrobienia. W takiej sytuacji musi zapewnić dostęp alternatywny, na przykład wsparcie drugiej osoby. Jeśli podmiot publiczny nie zapewni dostępności w terminie, wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności do prezesa zarządu PFRON. Wystarczy podać dane kontaktowe i dołączyć do skargi kopię wniosku o zapewnienie dostępności. Prezes zarządu PFRON może nakazać zapewnienie dostępności przez podmiot publiczny. Podmiot publiczny musi wówczas zapewnić dostępność. Dzięki temu osoba ze szczególnymi potrzebami będzie mogła korzystać z usług podmiotu na równi ze wszystkimi. Korzystajmy z prawa do dostępności. Dbając o dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, sprawiamy, że otoczenie staje się bardziej przyjazne dla wszystkich.